Witam. Słów kilka na temat głębszego, szerszego spojrzenia na Słowo Boże. I takie pytanie, czy przypadkiem pastor Chojecki nie odrzuca Boga, głosząc Go na każdym spotkaniu, ale czy przypadkiem nie odrzuca Boga? Jak wiemy, pastor Chojecki odrzuca wszelkie plusy, odrzuca to, a tam się naśmiewa z tych, co głoszą, że trzeba być święty, trzeba zachować moralność i tak dalej, i tak dalej. Choć później na innych warsztatach oczywiście o tym mówi, prawda? Ale to jest takie rozdwojenie jaźni. Poszukajcie sobie, gdzie on robi ten eksperyment, gdzie neguje moralność, wytrwanie, gdzie kłamstwo nie ma znaczenia przed Bogiem. Pierwszy Tesaloniczan 4:1. Przepraszam, 4:3. Albowiem wolą Bożą jest wasze uświęcenie, powstrzymywanie się od rozpusty, aby każdy umiał utrzymywać ciało własne w świętości i we czci, a nie w pożądliwej namiętności, jak to czynią nieznający Boga poganie. 7. No odrzuca moralność, ewidentnie. Nie powołał nas Bóg do nieczystości, ale do świętości, a więc kto to odrzuca, nie człowieka odrzuca, lecz Boga, który przecież daje wam swego Ducha Świętego. Więc jeżeli pastor Chojecki, pan neguje konieczność świętości, konieczność wytrwania, konieczność utrzymywania własnego ciała we czci, jako niekonieczne do zbawienia, odrzucasz pan Boga, który daje Ducha Świętego. A pan to neguje, pan o tym wie. A ci, co uważnie słuchają pastora Chojeckiego, też wiedzą. Ale mówi o owocach. No, ma rozdwojenie jaźni. Prawda? Więc świętość jest fundamentalna. Warunek konieczny do zbawienia. Bez świętości nikt nie ujrzy Boga. I zobaczmy, kartkę dalej pisze o porwaniu, o tym o tej iluzji porwania Kościoła. Nie będę czytał wszystkiego, żeby nie przedłużać, ale zobaczmy. Sam bowiem Pan stąpi z nieba na hasło i na głos Archanioła i na dźwięk trąby Bożej, a zmarli w Chrystusie powstaną pierwsi. Potem my żywi, pozostawieni wraz z Nim będziemy porwani w powietrze, na obłoki, naprzeciw Pana. Zobaczmy tutaj, jak brak właśnie głębszej analizy wykrzywia przekaz. Albo inaczej, głębsza analiza demaskuje mity pastora, który neguje wytrwanie. Pomarli jak w Chrystusie. Zwróciliście uwagę na to, członkowie KNP? Pomarli w Chrystusie. Każdy, kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony. Wytrwajcie we mnie, a ja w was. Jana 15. Do końca. Do śmierci. 2:10 Apokalipsy. Zachowaj wierność do końca, a otrzymasz wieniec życia. Do śmierci, mówi. Zachowaj wierność do śmierci. Bądź wierny do śmierci. Staniesz wieniec życia. Więc do śmierci jakiej? W Chrystusie. Podeszliście do tego fragmentu, który czytacie 1000 razy pod tym kątem? Konieczności wytrwania? Czy tylko, o, będziemy porwani, pomarli, my żywi i tak dalej. Tak. To jest żywot wieczny, zbawienie wieczne w chwale Boga. Jest dla mnie, dla nas, dla wszystkich. Ale trzeba umrzeć w Chrystusie. A żywi, którzy będą porwani, muszą spełniać warunki utrzymywania siebie w świętości. Werset pierwszy mówi. A na koniec, bracia, prosimy i zaklinamy was w Panu Jezusie według tego, coście od nas przyjęli w sprawie sposobu postępowania i podobania się Bogu. Jak już postępujecie, stawajcie się coraz doskonalszymi. To stawanie się coraz doskonalszym jest nierozerwalne
nierozerwalnie złączone z trwaniem w Chrystusie, bo tylko w Nim i przez Niego możemy się udoskonalać. Stawajcie się, proces. To nie jest formułka, że jak klepnę Jezura, tu Jezus zbaw mnie i już jestem doskonały, najświętszy i nieutracalnym zbawieniem zbawiony. Nie, to jest początek. To jest początek procesu udoskonalania. To jest początek procesu uświęcania się przez Ducha Świętego, który został nam dany. I jeśli wtedy Chrystus przyjdzie i nas takimi zastanie, będziemy porwani na obłoki ku wiecznemu życiu w niebie. A jeśli nie, proszę bardzo. Niech nikt w tej sprawie nie wykracza i nie oszukuje brata swego, albowiem jak wam to przedtem powiedzieliśmy, zapewniając uroczyście, Bóg jest mścicielem tego wszystkiego, czyli pożądliwości, namiętności i życia jak poganie. Bóg jest mścicielem tego wszystkiego. Jeżeli nas w takim stanie zastanie, gdzie żyjemy w pożądliwościach, ściągamy na siebie pomstę Boga, no to pomsta Boga nie jest zbawieniem. To nie jest synonim zbawienia. To jest potępienie. Więc musimy trwać w świętości, że jak Chrystus przyjdzie, żebyśmy mogli być zabrani z Nim. A nie tak lawirować, o przyjdzie i elegancko. Dobra, ale w jakim stanie musisz być? Świętości. Zmarli, pomarli w Chrystusie. Tak, oni będą zbawieni. Więc i tak nie analizuję całego czwartego rozdziału, tylko zwracam uwagę na te rzeczy, żeby po prostu pokazać, że można czytać 100 razy jeden wers, fragment, pod jednym kątem, o porwanie, porwanie, ale tam się kryje więcej rzeczy. Jak świętość i wytrwanie do końca, czyli to, czego konieczność neguje pastor Chojecki. Drugim fragmentem, krótszym, gdzie jest pewne ograniczenie u pastora Chojeckiego, to jest pierwszy list do Koryntian, rozdział 11, od 23. Ja bowiem otrzymałam od Pana to, co wam przekazałem, że Pan Jezus tej nocy, kiedy został wydany, wziął chleb i dzięki uczyniwszy połamał i rzekł, to jest ciało moje za was wydane. Czyńcie to na moją pamiątkę. Podobnie skończywszy wieczerzę, wziął kielich, mówiąc, ten kielich jest nowym przymierzem we krwi mojej. Czyńcie to, ilekroć, ile razy pić będziecie na moją pamiątkę. Ilekroć bowiem, to jest ten 26 wiersz, ilekroć bowiem spożywacie ten chleb albo pijecie kielich, śmierć Pana głosicie, aż przyjdzie. Oczywiście to ciało to jest takie ciało, że to nie jest ciało, tylko symbol. To wiemy z innych fragmentów, tam przelewa wody troszkę przy Jana 6 rozdziale, ale zatrzymuje się, zobaczcie, święty Paweł uczy w 26, jest to chleb i kielich. Tak, on to taki podekscytowany, to słyszałem parę razy. I to urywa. Ale dlaczego nikt z KNP nie doczyta do końca i nie zada pytania pastorowi? Dlaczego sam pastor nie zmierzy się z tym, co mówi w wersecie 27? Dlatego też, kto spożywa chleb lub pije kielich pański niegodnie, winny będzie ciała i krwi pańskiej. 28. Niech przeto człowiek baczy na siebie samego, spożywając ten chleb i pijąc z tego kielicha, baczy na siebie samego. Po co? Kto bowiem spożywa i pije, nie zważając, mam zważać na to, że jak spożywam ten chleb, to na ciało pańskie wyrok sobie spożywa i pije. Czyli przyjmując ten chleb, mam zważać na ciało pańskie. To jest ciało moje. Ciało moje jest prawdziwym pokarmem. I tu święty Paweł mówi, spożywać, zważając na ciało pańskie. Jeśli spożywam niegodnie, winny będę ciała i krwi pańskiej. Jak mogę zważać na ciało pańskie,
Jak mogę być winny ciała i krwi pańskiej, jeśli to nie jest ani krew, ani wino, tylko opłatek z Caritasu? Zadajcie sobie to pytanie. Pastor Chojecki manipuluje tylko 26 wersetem. Chleb i wino, kielich. A czemu pomija 27, 8 i 9? Troszkę niewygodne, nie? Może za trudne do manipulowania, bo szósty rozdział Jana jest bardzo długi i tam można przelewać, tu wiara, tutaj, tam śmego i owego. Ale 6,55 nie przeskoczycie. Ciało moje jest prawdziwym pokarmem, a krew moja prawdziwym napojem. No chyba, że prawdziwe jest tak prawdziwe, że aż nieprawdziwe. Prawda? I zobaczmy, wyrok sobie spożywa i pije, winny będzie ciała i krwi pańskiej. Czyli zaciąga winę, spożywa sobie wyrok. Jaki wyrok? 31. Lecz gdy jesteśmy sądzeni przez Pana, upomnienie otrzymujemy, abyśmy nie byli potępieni ze światem. Potępienie to jest potępienie, to jest piekło. I później jeszcze 34. werset, abyście się nie zbierali ku potępieniu waszemu. Przepiękna mowa o Eucharystii. Godnym trzeba być, by przyjąć Eucharystię. Przede wszystkim wiara w najświętsze ciało i krew Chrystusa. Zważaj na to, mówi święty Paweł. Bacz na siebie samego, spożywając ten chleb i pijąc z tego kielicha. Dlatego to właśnie wielu wśród was jest słabych i chorych i wielu też umarło. Tak, słabych, chorych, martwych na duchu, przyjmując niegodnie ciało pańskie i krew pańską. Więc wystarczy tylko doczytać kilka fragmentów, żeby zorientować się, o co tak naprawdę chodzi świętemu Pawłowi i skonfrontować się z tym, co głosi pastor. Pastor ewidentnie neguje, często cytuje chleb i kielich, a werset dalej jest wyjaśnione, co to za chleb i co to za kielich. Krew pańska i ciało pańskie. Spożywasz niegodnie. Kto bowiem spożywa i pije, nie zważając na ciało pańskie. Czy na ciało pańskie wyrok sobie spożywa. Dlatego też kto spożywa chleb lub pije kielich pański niegodnie. Co to znaczy niegodny? To musi być jakiś godny? No tak, godny. W stanie łaski uświęcającej. W Chrystusie. Nieodrzucony, jak 13,5 drugi Koryntian. W stanie grzechu. Kościół, tu święty Paweł to pisze, Kościół przez 2000 lat uczy. Choć w komunii świętokradzkiej. O godności, o wierze w Chrystusa, Jego obecność. No to tylko takie dwa przykłady pokrótce takiej zawężonej, wyciągniętej z kontekstu metodzie podchodzenia do Słowa Bożego, która jest bardzo wygodna, żeby ukazać swoje mity i manipulować ludźmi, przekonując ich do swoich wizji. A wystarczy doczytać trochę więcej wersetów, iść w dół, bądź tak jak w liście do Tesaloniczan, nie od 13, tylko od 1 zacząć i tam zobaczymy o udoskonaleniu, jak żeśmy czytali o świętości czy i tak dalej. Prawda? I już sam ten fragment, który pastor Chojecki 100 razy czyta. Pomarli w Chrystusie. No to jak pomarli w Chrystusie? Realizacja obietnic Chrystusa. Wytrwasz do końca, będziesz zbawiony. No to umierają w Chrystusie i proszę bardzo, idą sobie do nieba. Więc trwajmy w Chrystusie na przekór temu, co głosi pastor Chojecki. Trwajmy i wytrwajmy przy pomocy Ducha Świętego, którego nam daje hojnie, by nas uświęcać i umacniać. I nie dajmy się zwodzić iluzją prawdy. Doczytujcie, szczególnie wy, bracia protestanci, ludzie z KNP, doczytujcie więcej i sprawdzajcie kontekst.
Bo widać, no to są tylko dwa fragmenty, które pokazują, że pastor Chojecki przegrywa trochę. Czy robi to świadomie, czy nieświadomie, nie będę osądzał. W każdym razie to, co głosi, jest wyciągnięte, zmanipulowane, prawda, łatwiejsze do podania jako usprawiedliwienie swoich mitów, bo powyrywane, posklejane, opatrzone komentarzem. I to podkreślam, to nie tylko pastor Chojecki stosuje takie triki, ale wielu innych pastorów. Bo gdyby podeszli do Słowa Bożego tak, jak się należy, to staliby się katolikami. Na razie.